nas pragnienie miłości z egoizmem. I każdy z nas tego doświadczył. Miłość nie jest czymś, o czym trzeba nas jakoś bardzo, bardzo instruować, ponieważ miłość jest najgłębszym, najbardziej spontanicznym i żywiołowym odruchem naszego serca. Kochaj to znaczy daj siebie. Kochaj to znaczy wyruszaj w tę niezwykłą przygodę, która polega na spotkaniu, na zjednoczeniu, na byciu dla drugiego i przyjęciu drugiego człowieka. To nie jest coś, co musielibyśmy w sobie wymuszać, ponieważ to jest nam dane z natury od Boga. Ale z drugiej strony naszą drugą naturą jest egoizm. Jest ten niesamowity zator, który potrafi powstać w naszym krwioobiegu miłości. I dlatego Jezus mówi, to jest moje przykazanie. Znaczy, my potrzebujemy usłyszeć co jakiś czas właśnie przynaglenie Jezusa. W momencie, gdy gdzieś schodzimy w te jałowizny egoizmu, potrzebujemy przypomnienia. Twoim powołaniem jest miłość i nie znajdziesz szczęścia poza miłością.